Moi drodzy, spoglądamy na przepiękną Warszawę. Komin widzę. Co prawda słońca nie ma, ale deszczu również, chociaż zapowiadają dzisiaj jakieś przelotne opady. Wiesz co, ma być 23 stopni, mają być przelotne opady, ale na razie jest całkiem nieźle. No i jedno jest pewne, w Rodin TV padać nie będzie, bo w Rodin TV jest też wysokie ciśnienie, podobnie jak poza studiem, więc dzisiaj nie będziemy narzekali na ból głowy, prawdopodobnie. No tak, nawiązując do naszej wcześniejszej rozmowy, my już w przerwie poczuliśmy się jak gwiazdy i zamęczyliśmy naszego kochanego wydawcę. Wydawco, przepraszamy, będziemy już pokorni. Gwiazdy bywają niepokorne. Po mojej lewicy po raz kolejny Sydia Szmaniak, agencja aktorska, i Norbert Jondak, także agencja aktorska. Witamy ponownie. Rozmawialiśmy również w przerwie o pasji, z jaką opowiadasz o swojej pracy. Skąd w ogóle pomysł na taki biznes, Norbercie, mój drogi? W ogóle praca moja artystyczna, ja zaczynałem tak naprawdę na początku lat 90. pracę. Więc już prawie 20 lat. A młodo wygląda, słuchaj. Dziękuję, tak? Nie, no ja zaczynałem na początku właśnie, pracowałem w dubbingu. Pierwszą moją rolą była rola Pinokia. Kiedyś była taka rewia na lodzie Walta Disneya na Torwarze. Tam przyjechali amerykańscy aktorzy, którzy jechali na lodzie. I do tego była zrobiona polska ścieżka dźwiękowa. I pierwszy casting, wygrałem w ogóle, szok. Dziewięcioletni chłopak. Twój pierwszy tak, casting, pierwszy casting od razu był, tak, od razu wygrałem pierwszy casting. Nie było dosyć dużo dzieci, aczkolwiek no, byłem zadowolony. I tak to się dalej potoczyło. Potem już się zaczęło, tak, że grałem tam różne postacie, jakieś tam Florka w Małej Syrence, taki tak? Dawałem głosy, czy... To jest ulubiona postać tej bajki. Tak? Tak, albo tam Maleństwo w Kubusiu Puchatku, też takim chodziłem jeszcze przed mutacją. Tam, mamo, kurczę, to ty? Tak, to ja. Chyba twoja ulubiona postać? Nie, no i tak to się dalej potoczyło, było tam troszeczkę, grałem też w filmach dla dzieci. Poszło, tak? Jeszcze potem rynek dubbingowy też się powiększał, tak? Bo wchodziły stacje inne, robiono naprawdę dużo dubbingów. Potem już ten temat jakby ucichł, tak, bo rynek też już tak był nasyty tym wszystkim, że już się dubbing skończył. W międzyczasie skończyłem szkołę filmową, robiłem kilka dokumentów, jakichś takich bardzo komediowych filmów. Powoli zaczynałem wchodzić jakby do branży już z drugiej strony, już nie jako aktor. Pracowałem też w innej agencji przez jakiś czas. No i zgłosił się do mnie klient, powiedział: słuchaj Norbert, fajnie mi się z tobą współpracuje, fajnie gdybyś miał swoją własną agencję. No i długo się nad tym zastanawiałem, no bo nie było to łatwe, ale stwierdziłem, trzeba próbować, tak? Jak fajnie się pracuje, to można też i samemu coś stworzyć. Więc jakby rok czasu czekaliśmy tak naprawdę na dotacje, bo żeśmy się starali o to, żeby otrzymać dofinansowanie do naszej działalności. No po roku, po walce, po tym wszystkim, to było naprawdę bardzo ciężko, bo tak naprawdę wniosek, który był pierwszy składany, miał 40 stron, a wniosek końcowy miał 200 stron. Biurokracja. Tak, straszna biurokracja, ale przetrwaliśmy to, wytrwale żeśmy to przeszli. No i tak się zaczęło, otworzyliśmy agencję, powoli żeśmy nastawiali się raczej pesymistycznie, tak żeby nie od razu, ale to potem tak naprawdę z kopyta ruszyło. Bo otwieracie agencję w Warszawie, czyli konkurencja siedzi na konkurencji. Oj, bardzo duża jest konkurencja na tym rynku, jest bardzo, bardzo ciężko, nie ukrywam, ale jeżeli ktoś ma chęć, pomysły i ma do tego siłę i pasję i zaangażowanie, to wydaje mi się, że sukces był murowany, że tak powiem. Ale patrz, jaka ciekawa droga zawodowa. Od maleństwa do szefa agencji. Kurczę, bardzo fajnie. Tak, no ja też się czasami nad tym zastanawiam. Od Florka, przepraszam. Florek był pierwszy czy maleństwo? Nie, najpierw był Pinokio. Tak, Pinokio. Potem były takie, jeszcze były różne jakieś takie filmy właśnie, jakieś tam Beethoven czy różne inne bajki, ale tak to przeważnie komuś opowiadam, to właśnie te główne postacie, to oni na pewno to wiedzą doskonale, znają te postacie, więc jakby tutaj... No a jak to się stało, że zacząłeś współtworzyć tę agencję z Sylwią? O, Sylwia. Sylwia coś milczy, wiesz? Piękny uśmiech, to trzeba. Sylwię ja uczyłem wszystkiego. Wprowadziłem tak naprawdę w ten świat. No dobrze, ale przyszedłeś do niej jako do znajomej i powiedziałeś: słuchaj Sylwia, jest biznes, są złote monety do zarobienia. Razem pracowaliśmy w innej firmie i tak żeśmy się
Jakby poczuliśmy chemię. Że razem coś chemię, możemy tak? zdziałać. Tak jak my, słuchaj. Chemia. Poza tym wiedziałem, że Sylwia jest bardzo dobra, ponieważ mam nadzieję, napiszę wkrótce, dokończy pracę. Mhm. Kończy, mam nadzieję. No powiedz co, ja też no już... powiedz, tak, pochwal kończę pracę magisterską. Idzie wolno, ale idzie. Kierownictwo produkcji. O, czy to ściśle związane z branżą. Ale wiesz, to jest dobre, będziemy mieli wtyki, słuchaj. Tak, agencja patrzy od strony produkcji, jak pracuje. Ale to poczekaj, bo skoro my mamy już parcie na szkło i takie znajomości... Już niedługo będzie przyszły kierownik produkcji, agencja, więc może zagramy w czymś. No oczywiście. Oh, yes. No słuchajcie, najpierw musicie przyjść się zapisać, no. No ale nie zobaczymy, się. No. Zapiszecie nas zaocznie. Zarejestrujmy zaocznie. Dokładnie. Dobrze, ale teraz może pomęczmy trochę Sylwię. Sylwia, słuchaj, są różne rodzaje agencji. Są agencje modelingowe, czyli zajmują się z tego, co mogę rozumować, stricte modelingiem, modelkami. Są agencje aktorskie, są agencje statystów, epizodystów. Czy jest między nimi jakaś różnica? Czy zajmujecie się na przykład też modelkami, czy statystami? Jak to wygląda w tej branży? Znaczy, tak naprawdę wszystko gdzieś tam się nakłada na siebie, tak? Agencja aktorska teoretycznie nie tylko ma aktorów w swojej bazie, ale również epizodystów. Tak samo agencja, która nie ma epizodystów, również gdzieś tam często posiada właśnie tych statystów czy modelki. Mhm. Czyli decydując się na waszą agencję, spodziewamy się zleceń reklamowych. Dobrze rozumiem? Reklamowych, czyli filmowych. Jeżeli mówimy filmowych o amatorach. Tak, sesjach fotograficznych. Tak. Mhm. Tak, to wszystko zależy, jakie jest zlecenie. Tak? I poza tym też kwestia finansów. Jeżeli jest dobre zlecenie, to zawsze kogoś tam znajdziemy. Więc jakby zajmujemy się tak ogólnie wizerunkiem całej osoby. Tak jak właśnie nie tylko twarzą, graniem, ale też częściami ciała na przykład są potrzebni. Są różni ludzie, na przykład czasami grają dłonie, plecy czasami grają, więc... Ja bym chciał zapytać, jaka najdziwniejsza część ciała grała? Bo no nie wiem, mówiłeś o dłoniach, może grać, dajmy na to kciuk, nie wiem, stopa, czy... Tak, to może grać. Kość ogonowa. Kość ogonowa. W dzisiejszej reklamie wystąpi Moniki Kość Ogonowa, tak? O, to jestem. A propos finansów. W jakich ramach zamyka się wynagrodzenie? No tutaj akurat rodzi mi się kolejne pytanie, zanim odpowiesz na to. Jak nazwać osobę, która występuje w reklamie? Możemy już taką osobę nazwać aktorem? Nie. Znaczy, jeżeli chodzi o dany projekt, jeżeli ja wygrywam casting, nie jestem aktorem zawodowym, tak? To w danym projekcie jestem jako aktor. Natomiast ja na przykład się uważam, że nie jestem aktorem. Mhm. Po prostu mam umiejętności, gram, nie jestem po żadnej szkole filmowej, stricte aktorskiej, tak? Mhm. Znaczy, jeżeli ktoś idzie, gra w reklamie, to jest nazywanym aktorem lub epizodystą. No w ten sposób. Ale tak to ciężko mi nazwać osobę, która nie ma doświadczenia, że zagrała w kilku reklamach, tak? Nazwać go aktorem, to no bo to już aktor. Trzeba ten... Nie, to nie jest, to już trzeba mieć ten... Szkoły. No ale Rafał, może można zwać chwilowo. Aktor na planie. Wczuwa się w rolę, natomiast ogólnie nie. Czyli jak na castingu jest taka rubryczka aktor, nie aktor, czyli w tym momencie nie aktor. Mhm. Tak. Nie aktor. Aktor, nie aktor. Aktor, nie aktor. Aktor, amator. Dobrze, jeśli chodzi o to wynagrodzenie, wróćmy do tego. W jakich ale ramach ty, zamyka ta kasa tutaj kasa, złote monetki marzą się Monisi. Tak naprawdę szeroki bardzo wachlarz jest. Ciężko powiedzieć. Ale można są różne czynniki, które jakby wpływają na wynagrodzenie. Czyli powiedzmy prawa do wizerunku, jaki to jest klient, czy to jest firma międzynarodowa. Ile dni zdjęciowych. To wszystko zbiera się na dane... niezłą sumkę. Tak. Czasami nie są... Można to powiedzieć tak, to są w miarę fajne pieniądze, aczkolwiek można... Czym większe pieniądze są, tym ciężej, bo już wtedy więcej ludzi jakby tutaj chce spróbować swoich sił, więc tak. Czyli jeśli ktoś nastawia się na tę pracę jako stały dochód, to raczej nie jest to dobra droga. Chociaż znamy takie osoby, które z tego żyją, bo zagrają w jednej reklamie, zarabiają naprawdę niezłe pieniądze i tylko chodzą i wyłącznie na castingi i za pół roku wygrywają kolejny casting, ale przez pół roku żyją z tych zarobionych pieniędzy. Tak, no ale to jest wiadomo, no, wolny zawód i nie ma tego pewności, że będę wygrywał tak, bo mówię, są osoby, które wygrywają jeden raz casting na rok, a inni wygrywają 7, 8, 6 czasami.
to wszystko zależy. Tak cały czas po głowie mi chodzi jeszcze ten florek i to maleństwo i od razu rodzi się pytanie, jak wam się współpracuje z dzieciaczkami? Przecież to niepokorne istoty. Z reguły dużo hałasu robią u nas. Norbert chyba już ma to tutaj, wiesz, no dobrze, ale to znaczy, zastanawia mnie, jak takie rozbrykane 6, 5, 4-letnie dziecko ustawić przed kamerą i powiedzieć: kochanie, teraz musisz zapłakać, teraz musisz uśmiechnąć się, teraz musisz powiedzieć, no cokolwiek. Znaczy tak, jeżeli dziecko samo chce, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli rodzice każą tak często, no to wtedy pojawia się problem, żeby właśnie takie dziecko nie zapłakało na zawołanie, czy coś z siebie wydobyło, jakieś emocje. Często zdarza się tak na nagraniach, że wszyscy już są gotowi i nagle dziecko zaczyna histerię. No, czasami tak bywa, ale jest dużo dzieci, które przychodzi i tak po prostu z samego z siebie tutaj, tak uśmiecha się, zapłacze. Naprawdę zdarzają się takie dzieci, już od razu widać, że o, mogą coś w przyszłości zrobić, mogą się na tym rynku zakręcić. Takie pięciolatki. A mieliście jakieś takie bardzo ciekawe przypadki, na przykład, nie wiem, dzieciaków, osób starszych, które zrobiły na was ogromne wrażenie? Czyli przychodzi do agencji, nie wiem, no właśnie, nie wiem, jakiś taki dziwny, ciekawy, może odosobniony przypadek gościa waszej agencji, który przyszedł i zrobił furorę, bo stwierdziliście, on musi być w naszej agencji, bo jest nieziemski. Bądź jakiś śmieszny przypadek, bądź straszny. Jak to wygląda? Straszny będzie, jak my przyjdziemy. Nie, no to będzie śmieszny. No, czasami przychodzą takie osoby. Była jedna pani, która po prostu wyglądała tak, że o Jezus, w najgorszych koszmarach bym sobie nie wyobrażał takiej osoby. Więc, ale są takie osoby, które zdarzają się, że nas zachwycają. My tutaj patrzymy na nią jak na Bogu, tak? Już widzimy w nim, że o, może zrobić karierę i my możemy się na tym też jakby tutaj coś na tym uczknąć, jakiś tam grosik. Mhm. Tak naprawdę. Sprawiacie wrażenie osób bardzo ciepłych i którzy rzetelnie wykonują swoją pracę i naprawdę chcą pomagać osobom, które chcą się rozwijać. No ale niestety nie zawsze tak jest i czasem napotykamy się na nieuczciwe agencje. Jak takie agencje można rozpoznać? No właśnie, czy jest coś takiego jak nieuczciwa agencja? Czy w ogóle coś takiego istnieje? Te agencje oszukują, czy pobierają opłaty? Na czym polega ta nieuczciwość, jeżeli takowa jest? Przede wszystkim z tego, że agencje niektóre pobierają opłaty, w sumie niesłusznie. Zawsze są te opłaty, za castingi, za zdjęcia, za zdjęcia bądź pisowe, tak zwane. Mhm. Różnie bywa. No, ja na przykład unikam, ja miałem też kiedyś taką sytuację w pewnej agencji, jeszcze jak nie byłem na tym rynku tak tutaj agencyjnym, to też miałem taką sytuację, że byłem w jakiejś agencji zapisać się i pani proponowała mi, że wie pan, tutaj akurat szkoda, że pan pół godziny nie przyszedł, bo już by pan grał w reklamie tam jakiegoś batona. Wtedy pamiętam, że batona, już nie wypowiem nazwy. I ja mówię, no szkoda, no przykro mi. No ale może następnym razem to my panu zrobimy portfolio. Wtedy rzuciła mi bardzo dużą stawkę, 1500 zł, ale powiedziała, że w promocji my połowę tej sumy to za pana zapłacimy, tak? I prawie mi już przekonała do tego, ale mówię, nie no, te 750 zł to jednak strasznie duży koszt, więc jakby zrezygnowałem, ale radzę raczej unikać, jeżeli ktoś gdzieś, my jesteśmy agencją, to my mamy tutaj kogoś wypromować i z tego jakby czerpiemy prowizję, a nie żeby ktoś nam jakieś tam tutaj płacił wynagrodzenie, więc zdarzają się oczywiście agencje, które pobierają jakieś tam koszta, ale jakieś tam pieniążki, ale pracują, tak, dają pracę, natomiast nie, ja bym unikał w ogóle kompletnie. Przyznam, że bardzo, bardzo rzetelnie przygotowałam się do naszej rozmowy i odwiedziłam kilka stron takich agencji. Co więcej, nawet wysłałam zgłoszenie, żeby sprawdzić, jaki będzie odzew. Przerywasz. Proszę nie, ja ci przerwałam w tej chwili. Ja wiem, kto ci przerwał w tej chwili. Wiem. Dobrze, wróćmy do tematu. I czekałam na ten odzew i bardzo często odzew był taki: jeśli chcesz, żebyśmy wpisali cię do naszej bazy, wpłać na nasze konto powiedzmy 100, 150, 200 zł. Czy taką agencję od razu czytamy jako nieuczciwą? Czy może nie od zawsze razu, tak jest? Ale należy się zastanowić, tak? Czy oby na pewno zgłosić się do takiej agencji. Sprawdzić na forach, tak? Tak, sprawdzić po prostu najlepiej po znajomych też, ktoś wiadomo, słuchaj, czy jesteś, czy mi polecasz,
właśnie fora internetowe tego typu. Na pewno polecałbym, tak naprawdę nasz rynek agencyjny mieści się w wytwórni filmowej, tam na Chełmskiej, tam są wszystkie tak naprawdę liczące się agencje na rynku i tam najlepiej pójść też się zapytać osób, które pracują w wytwórni, czy na ochronie, czy coś, żeby mi coś polecieli. Oni doskonale wiedzą, gdzie ktoś się znajduje, na jakim piętrze i jakby tutaj nasz rynek składa się głównie z wytwórni filmowej na Chełmskiej. Ja jeszcze mam takie bardzo, bardzo ważne pytanie, które mi gdzieś umknęło i muszę sobie przypomnieć. O, już wiem. Tu masz. Już wiem. Tu właśnie jest. Tu jest. Przychodzi taki Sebastian Przybylski. Nie wiem, czemu akurat mnie tutaj... No dobra, no, zobaczymy, co wymyślisz. Oj, no masz to parcie na szkono przyznawka. Marzy mu się w przyszłości zagrać Jamesa Bonda, który będzie miał u boku piękną kobietę, którą zagra Monika Niewiadomska. Monika Niewiadomski i Sebastian Przybylski w James Bond 48. Dobrze, marzy mu się taka rola w przyszłości. I czy taka wcześniejsza gra w reklamach nie zamyka go w pewnych nawiasach, tak? A ten pan jest znany z reklam. Nie, on nie może być nową twarzą Jamesa Bonda. Nie zamyka. Na pewno jest jakimś plusem też, ponieważ taki aktor amator tak, zdobywa doświadczenie poprzez właśnie castingi, poprzez plany reklamowe. No to działamy, słuchaj. Słuchaj, usłyszałem głos Sylwii, już myślałam, że jej nie ma, było tak cicho, słuchaj, wiesz. Cieszę się, że wróciłaś do nas. Dla mnie Sylwia absolutnie nic nie musi mówić, mnie poraża jej przepiękny uśmiech. Nie tylko was, bo w większości ludzi, większości, jak tak. Przychodzi, to właśnie patrzy na ten uśmiech. To już wiem, dlaczego ją widziałeś. Tak, tak. No, to masz ogromny skarb w swojej agencji. Ja wiem, dla mnie taki skarbik, więc to w ogóle nie ma... Maleństwo and skarb. Słuchajcie, jeszcze tak, wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, ale tak tutaj wspomnieliście o tym. Czy mieliście jakiś taki wielki, ogromny kontrakt, jeżeli oczywiście można powiedzieć, kasowy, czyli zarobiliście, bądź wasz aktor zarobił jakąś dużą sumę pieniędzy? Tak. Jeżeli można oczywiście powiedzieć, tak, to... Tak, pierwszy nasz człowiek. Czyli tak. Pierwszy złoty strzał, żebyśmy byli tak naprawdę zszokowani. Mieliście ogromne szczęście tak, z tym startupem. Były to dwie osoby, to przez uśmiech. Były to dwie osoby, które po raz pierwszy w swoim życiu poszły na casting. Pierwszy casting i pierwsze od razu... Była to dla nich wygrana i... Jakby ale to były też pierwsze osoby, które zjawiły się u was w agencji. Otwieracie agencję, znaczy nie otwieracie pierwsze, biznes. Ale jedne z pierwszych. Tak. Po prostu taki złoty strzał, że ja to tak naprawdę do końca nie mogłem w to uwierzyć, to nie jest żart. I powiem, że to była akurat reklama, pierwsza reklama, która zaczynała serię reklam pewnej firmy, które do tej pory się pojawiają w telewizji. No i jeżeli mogę to zapytać, ile ten ktoś zarobił na tym? Jeżeli oczywiście jest... Nie mogę zdradzać, ale sobie na pewno byś był zadowolony. Gdyby to nie był program, to żeby powiedział, wytnijmy to, ale nie wytniemy. Wiecie, że jestem materialistą, a nie jestem. Nie jesteś? Nie. No nie jesteś. Ja mam tylko parcie na szkło. Ale jesteś cieplutkim słonikiem i to trzeba przyznać. Za tego słonika to na backstage'u. No może już etykietę, mój drogi. Jeszcze jedno pytanie do was. Aktorów jest mnóstwo, epizodystów, statystów jest mnóstwo. Ile w waszej bazie jest osób? Na tę chwilę. Słuchajcie, i kto ma największe szanse? Czy jest jakoś wiekowo, ktoś ma największe szanse? Może tak. Znaczy, baza jest ruchoma, bo są ludzie, którzy przychodzą, istnieją na rynku 3-4 miesiące, znajdują pracę i rezygnują w ogóle. Więc tak my do końca tego nie możemy... Nie mają czasu chodzić na castingi przede wszystkim. Nie jesteśmy w stanie określić, jaka to jest liczba, czy to już jest mniej, czy więcej. No, cały czas jest napływ tak zwanej świeżej krwi. To jest pewnie. No, jeżeli chodzi o osób, które my tak naprawdę, znaczy wszystkie firmy, które poszukują ludzi na rynku, to tak. Są przedziały wiekowe. Znaczy tak, pierwszy przedział, gdzie jest, to jest przedział do dziecka raczkującego. Czyli tam i do 2 lat coś takiego. Co jest dla ciebie. tutaj są oczywiście castingi, znajdują się. Potem jest taki przedział 3-5 lat, gdzie reżyserzy raczej nie chcą takich dzieci, bo to wiadomo, że mama, tata, więc ciężko z nimi będzie współpracować. Kolejny przedział to jest właśnie 5-13, gdzie jest sporo dzieci i dużo pracy, tak? Kolejny przedział to jest taki nastolatki, czyli 13-18 to też jest taki kolejny przedział, gdzie mało, znaczy
sporo jest osób, ale też nie jest tak dużo pracy. Kolejny to jest wiek studencki i liceum, czyli tam mniej więcej 18 do 28, gdzie jest dużo pracy, bo widzimy w reklamach, ale dużo jest, duża konkurencja jest. No i przedział, w którym po prostu nie ma w ogóle ludzi. Jak przychodzi osoba w tym przedziale wiekowym, to my dostajemy od razu, o Jezak, super, to jest przedział od 28 do 45 lat. Jest, łapie się, słyszałaś? No właśnie, słyszałaś? No mamy szansę. Znaczy wiadomo, że też chodzi o wizerunek, tak? No bo wiadomo, że przychodzi facet... Zasugerował, że się nie łapie? Nie, ale ty w ogóle wiesz, słuchaj, ja cię zapraszam, od razu dam ci, wiesz, tutaj telefon, to wpadaj do nas. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, przepraszam, że tak przerywamy brutalnie, ja już tutaj Sebastian mnie męczy, że słuchaj, kończymy, więc... Panie wydawco litości. Po lewej stronie Sylwia Szymaniak, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za spotkanie. Także po lewej stronie Norbert Jonak, rewelacyjni goście, rewelacyjnie fajnie opowiedzieli o bardzo biznesie fajnie. Filmowym, a my się do was zgłaszamy, chcemy wygrać jakieś tam reklamy. Dobra, zapraszamy. A my zapraszamy na trzecie wejście. Niespodzianka.